Dzień dobry kochani, dzisiaj będzie food haul z Auchan, dlatego że byłam w Auchan wyjątkowo, a nie w Lidlu, bo chciałam kupić pelargonię na balkon, ale no jeszcze pelargonię na balkon nie ma, ale jak już tam pojechałam, no to kupiłam rzeczy takie na tydzień z warzyw i owoców głównie. No i pokażę wam co kupiłam i tak naprawdę powiem wam ile zapłaciłam, bo ja jestem sama w szoku ile zapłaciłam za to, co no tutaj są owoce, warzywa i trochę chemii, także szok. Dobra, zaczynamy. No tutaj jeszcze tego nie wyciągałam, więc wam pokażę co i jak kupiłam, a później wam powiem ile zapłaciłam. Sałata taka z masłowa, ta sałata jest dobra, ja uwielbiam ją do kanapek, ja ją z kanapkami jem. A teraz, że mi się przyjadły już te wszystkie szynki, mięsa, no to będę sobie coś taką sałatę jeść. Jak już zużyję te listki, to włożę do mojego warzywniaka i mam nadzieję, że mi będzie jeszcze rosło, bo ma system korzeniowy. Tą sałatę mam. Tutaj mam tak, dwie natki pietruszki, dwa koperki. Teraz koperki dużo idą, ponieważ no, młode ziemniaczki, mizeria, to idzie do tego. Szczypiorek z cebulką. Teraz mam tak, parówki wzięłam. Jedne parówki z szynki, a drugie parówki ze 100% szynki z krakusa. Jedna mają 90% mięsa, drugie mają 100% mięsa, więc no, raz za czas lubimy sobie parówkę zjeść. Znaczy no lubimy, no. Ja specjalnie za parówkami nie przepadam, natomiast no, mój mąż i Mikołaj czasami sobie jedzą. Jogurt, nie mam tego po kolei poukładane, więc wam będę mówić. W Auchan nie włożonych takich fajnych jogurtów, więc co mi się udało, to mam jakieś tam pojedyncze sztuki. Jak patrzyłam na skład, to mam tak, z mlekowity dar, pure jogurt, bez dodatku cukrów, owoce i owiec, tu mam ja, truskawka, banan, śmietanka 30 łaciata, bo mi się skończyła. A tutaj mam ser, 4 sery z salami, pomidor, bazylia i tu mam, powiem wam, 13 deko. Tutaj mam cytryny, dużo cytryn, bo jak wiecie, ja piję wodę z cytryną rano, mój mąż też ostatnio piję. Młode ziemniaczki już się pojawiły, więc na to czekaliśmy, więc wzięłam też, ten coś obiadu będzie. Ser kasztelan. Co ja tu mam? Neskujki, kulki, bo no, na śniadanie mąż i Mikołaj je, więc wzięłam im takie. I jeszcze wzięłam im Cheeriosy, więc żebym nie musiała jeździć, bo jednak w Auchan płatki wychodzą najtaniej, a w Lidlu nie ma tych płatków, więc no, wzięłam im dwie płatki, żeby mieć na zapas. Rzodkiewka, bo to wiadomo, że do kanapeczki, czy do tego się zaczyna sezon. Tutaj mam drugi ser, serenada salami, zwykły, też 13 deko. Camembert prezydent, ser pleśniowy jeden i drugi, aha, jeden mam zielony pieprz, a drugi to jest orzech. I co tu jeszcze mam? Dwa razy śmietana, to jest to, co zawsze kupuję, więc wzięłam dwa razy. Trzy razy Activia jogurt naturalny bez laktozy, bo taki był w sumie najpewniej się opłacał. Jeden taki dorwałam jogurt bio, te chciałam kupić, ale niestety jeden tylko był, więc no wzięłam jeden. Jogurt, eko jogurt naturalny z eko łukta i to był ten na dziale tej zdrowej żywności i tutaj mamy bez laktozy ten sam. No i drugi, ten Dar Pure jogurt bez dodatku cukru. Co jeszcze mam? Szczoteczkę bambusową dla Mikołaja, taką ultra miękką. Takich stosujemy, więc no to już trzeba było mu zmienić, więc wzięłam. Dobra, co? To już jest kolejna siatka. Co mamy? Banany, bo kupiłam wczoraj banany, ale no już troszkę zjedliśmy tych bananów, więc wzięłam, a że były zielone, no to zielone będziemy jeść. Pieczarki, deko i sosiku i myślę, że w jeden dzień zupę zrobię pieczarkową. Tutaj mam winogrono zielone, jasne, bezpestkowe i winogrono takie ciemne, ciemne tak.
ciemne i za jedno winogrono zapłaciłam, miałam kilo 12 zł, a za ciemne wyszło 70 deko i zapłaciłam 10 zł. Kalarepa, bo już wydaje mi się, że zaczyna się sezon na kalarepę. Ja lubię kalarepę, więc no, tylko ja ją jem, więc wzięłam jedną. Chyba 2,50 kosztowała ta kalarepa. Pomidory takie malinowe wzięłam z działu, nie ekologicznego, ale były zapakowane, więc wzięłam, bo te co były. W ogóle dzisiaj było strasznie dużo przebranych pomidorów i na przykład jogurty też były przebrane, więc no takie... No to wzięłam takie pomidory. Pomidory u nas ostatnio też idą. Dwie cukinie wzięłam, bo stwierdziłam, że już mi się przyjadły kolacje chlebowe, więc myślę, że sobie z kaszą taką cukinię ugrilluję i będzie dobra. Szparagi, bo ja szparagi uwielbiam i mogłabym je jeść codziennie, więc wzięłam też jedne szparagi. Tutaj mam mango, ale niestety jeszcze jest twarde, więc będzie musiało poczekać. Włoszczyznę do rosołku. Stwierdziłam, że nie biorę już takich pojedynczych pietruszek i marchewek, bo bardziej się opłacało taka właśnie włoszczyzna, więc taką wzięłam. I ogórki zielone były chyba na promocji po 11,99 z tego co pamiętam i tutaj mam cenę 14 zł. No to ogóreczki to do mizerii, wiadomo, do zjedzenia Mikołaja. Ostatnio też mam fazę, że bardzo dużo ogórków lubię jeść. Co jeszcze mam? I teraz ze spożywczych to wszystko chyba. I teraz mam jeszcze chemiczne. Oczywiście papier toaletowy wziąłem już na zapas. 20 rolek, jakoś też cenowo bardziej się opłacało, chyba po 12,99 za właśnie 10 rolek był, więc wzięłam. Ręcznik papierowy też jeden z tańszych, wziąłem za 8,99, ale te ręczniki są akurat dobre i na długo starczają. Tutaj mam nawilżającą maskę do stóp, ale to już też pewnie widzieliście nieraz u mnie. Też pewnie widzieliście nieraz, że mam taką maskę. Co jeszcze mam? Do zmywarki Finish, ten jest jednak najlepszy. Testowałam różne te zapachy do zmywarki, ale no, są tańsze, ale raz, że na krócej starczają, a dwa, że nie mają takiego super zapachu, a taki no to praktycznie na miesiąc jest wystarczający. Pastę do zębów dla Mikołaja, tą standardowo Elmex, gdyż było dużo past do zębów, ale my chodzimy, mamy kontrolę co 4 miesiące z Mikołajem u dentysty, jak byliśmy pierwszy raz, to właśnie mówiła, że ważne, żeby ten fluor był 1000 ppm, więc no ten ma Elmex. Później mam dla mnie i dla męża dwie pasty. Standardowo brałam Colgate, natomiast ostatnio przy aparacie mam strasznie takie nadwrażliwe te zęby, więc wzięłam sobie jedną Sensodynę i jedną Paradontox. No, w każdym razie dwie takie pasty wzięłam. Cztery razy kostka mydła. Takich kostek mydła używamy też właśnie do mycia rąk. Zamienię z mydłem takim w płynie. Ten zapach właśnie figi jest obłędny, ale powiem Wam, że no taki klasyczny kosztuje 2,70 na woszą i on jest faktycznie najtaniej wychodzi, bo nawet w internecie chyba 2,80. Natomiast ten woszą kosztuje 6 zł, gdzie w internecie cena 2,70 chyba 8. No ale wzięłam dwie, bo wiadomo, że jak się zamawiałam na internecie, to żeby była ta przesyłka zawsze, trzeba coś za 40 zł wziąć. Więc no, wzięłam. I co jeszcze? Antyperspirant sobie zazwyczaj używałam z Nivei, ale nie było, więc wzięłam Rexonę tym razem. Z Rexony to chyba jeszcze nigdy nie używałam antyperspirantu. Tutaj mam płyn do mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych oraz paneli i ten obłędnie pachnie, ślicznie pachnie i ten zapach unosi się długo w domu, w mieszkaniu, więc taki wzięłam. No tak jak wiecie, teraz nie mam parownicy, więc muszę płynem myć, a ten już mam przetestowany, więc wzięłam. Płyn do mycia szyb i luster wzięłam najtańszy, czyli z Siderluxa, chyba 4,99 był. No i oczywiście płyn do WC, z Daka też jeden z tańszych, jaki były.
I to jest wszystko, co wzięłam w Auchan, kochani. To jest wszystko naprawdę i zapłaciłam 391 zł i 76 groszy. Także no wiadomo, że tutaj tutaj jakby no chemia trochę wychodzi, no ale to mimo wszystko powiedzmy, że chemia połowę, no to te warzywa i to, co tutaj kupiłam, no to 200 zł za to. Masakra, dramat. Jakie są ceny? No i jeszcze, bo pewnie słyszycie, że mnie coś rozkłada i mam nadzieję, że zwalczy to, ale wzięłam sobie do inhalacji sól Nebudoze Plus. Ogólnie tej Nebudoze używamy, jaka jest, to taką bierzemy zazwyczaj. Jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy od Nebudozy Baby, ale teraz już Mikołaj skończył 18. Nebudozy Baby jest chyba do 18 miesięcy, a powyżej już są wszystkie inne. I to jest nawilżająca i na katar i nawilżająca. Także tak. No i na katar, bo ogólnie nie mam kataru jako tako, ale mam zatkane zatoki, więc wzięłam sobie taki Cirrus Duo i to jest raz na 12 godzin się zażywa, rano i wieczorem. I to jest, nie wiem jak to działa, piszę, że na nos i zobaczę. Zazwyczaj zażywałam Sudafed, bo też był dobry, ale nie było w aptece i no pan mi dał takie Cirrus Duo, więc zobaczymy. No i w aptece, no to wiadomo, 50 zł zapłaciłam, a tutaj no to powiem wam, że jestem w szoku, bo myślałam, że Auchan właśnie jest taką trochę z tańszych właśnie, trochę tańszy jest niż te wszystkie rzeczy, niż te wszystkie Lidle i Biedronki, a jeszcze w ogóle kwiatów nie kupiłam do wazonu, bo nie było ciętych, ale no widzę, że jednak do Lidla i do Biedronki się opłaca bardziej jechać, no bo za tą cenę mimo wszystko taniej się, mimo wszystko się więcej kupi. Także no Auchan tak. To wszystko, kochani. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ze mną pierwsza na kanale, zachęcam do subskrybowania kanału. No i do następnego filmu. Widzimy się w kolejnym filmie.